Do tej szkoły przyszedłem pod namową ojca. On słyszał, że tutaj jest dość dobry poziom, dlatego wybrałem tą szkołę, chociaż nie jestem zbyt z tego zadowolony. Ponieważ rodzice mi kazali. No, w podstawówce dobrze się uczyłem, ale dobrze, że tu trafiłem, bo tu jest bardzo fajnie, nie? Super koledzy. Ej, kurde, no dobra, koniec. Tak, właśnie tu jest specjalne gimnazjum. A przyszłam tutaj, bo musiałam, innego wyjścia nie miałam. Dlaczego innego wyjścia nie miałaś? Ktoś się do tego zmusił? Tak. Nie, miałam proroczy sen. Śniła mi się moja mama, która mówiła, pójdziesz tam, bo nigdzie indziej ci nie pozwolę. I co? To było to. Jednego nauczyciela. Możesz wybrać którego? Nie. O, dużo tu... Dużo znajomych osób szło, dużo koleżanek, siostra. To jest mój własny wybór. No bo nie było w sumie jakiegoś tam wyboru, no to wiesz, zawsze to jest jedna z takich lepszych Kętrzynie, nie? No to nie będę gdzieś tam wybierał się, nie wiadomo gdzie, jak mam tutaj pod domem szkołę dobrą, także... Bo on poszedł, to ja też. Bo tutaj wcześniej brat mój się uczył cioteczny. I wcześniejsza rodzina też. Nie wiem. To szkołę wybrałem ze względu na to, że miała dobre rekomendacje. Nie mogę. Ja wybrałem tą szkołę, ponieważ w zasadzie nie mogę. To szkołę wybrałem ze względu na to, że miała dobre rekomendacje wśród tych wszystkich szkół w Kętrzynie. W sumie jest to jedyny ogólniak w Kętrzynie. W sumie nie miałem większego wyboru. No ale wybrałem tę szkołę ze względu na to, że jest to najlepsza szkoła w Kętrzynie. No i dlatego. Trafiłam tu prawdopodobnie przez to, że mój ojciec się tutaj uczył i dlatego rodzice, można powiedzieć, zmusili mnie, żeby tutaj się uczyć. Także to nie był to mój wybór osobisty, tylko pod wpływem rodziców. Względu na wysoki poziom nauczania oczywiście. To chyba wszystko. No bo dużo kolegów tu szło. No i też koleżanek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Go for the moon. Go for the moon. No, uczę się bardzo, bardzo mało, tylko godzinę dziennie, tak dziennie, nie? Lepiej wolę na komputer sobie pograć. Nie, średnio 2 godziny dziennie. Chyba widać po ocenach, że nie. 3,8 maksymalnie. Prawie wcale. W ogóle. Nie. W domu uczę się tyle, ile potrzeba. Nie. Szczerze to nie. Ja mam tylko z 4 AIB, a resztę muszę spisać. Ale zyna. Daj mi jeszcze.
Czasami, jeżeli mam dużo nauki w domu lub po prostu nie jestem w stanie czegoś zrobić, to niestety muszę przepisywać. Zawsze. Wpisujemy. Nie, odrabiamy, no odrabiamy, odrabiamy. Tak. Z chemii odrabiam. Ale tak uczciwie. Odrabiam. Nie zawsze. Nie. Zawsze. Oczywiście. Nie z każdego przedmiotu. Oprócz chemii. Z chemii to zawsze odrabiam sam. Często dość. Codziennie. Nie wszystkie, ale codziennie. Zawsze coś tam jest. Tak. No jasne! Dunaj, których nie tak niektóre lekcje są ciekawe. Mama jest, a to coś Jeżeli nie jestem w stanie się czegoś nauczyć, na przykład jest jakiś ciężki czyś problem, po prostu jest natłok pracy w domu, wtedy staram się ściągnąć coś na lekcji, żeby otrzymać lepszy stopień. Jak się da, to ściągam. Oczywiście. Czasami. Zawsze. Jak się da? No czasami. Nauczyciele będą to oglądać? Nie. Nie wiem. No, zazwyczaj, jak się uda. Zawsze, kiedy się da. Nie wiem, mój ulubiony nauczyciel już mi nie uczy. Pani Czesława Heidenblut. Panie Urban. A, nie, to brak takich. Nie lubię nauczycieli w naszej szkole. No nie! Lubię ich troszeczkę. Niektórych. Mój najlepszy? Wiesz co, najbardziej, oprócz oczywiście, wiadomo, lubię pana Lewandowskiego od WF-u. Naprawdę uważam, że w porządku człowiek i w ogóle. Przedsiębiorczość. Pani od podstaw przedsiębiorczości. Ja gram w nogę. Chemia. Oczywiście matematyka. I chemia. Biologia. Ruski. Mój ulubiony przedmiot? No chyba WF. Ciela. Nie, chodź razem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Jest bardzo potrzebna sprawa, chociaż mogliby urozmaicić swój repertuar. No Hades jest cool. Dobra sprawa w tej szkole. Ciekawe miejsce, można spotkać fajnych osób, fajne osoby, można sobie wypić orężatkę i zjeść bułeczkę i bardzo ciekawe w ogóle jest. Dobrze tam pić. To będzie puszczone? No Hades jak Hades. Hades jest fajna sprawa. Hades jest to dobre miejsce do wypoczynku, można tam kupić sobie coś do jedzenia, zrobić sobie zupki, można odrobić lekcje, porozmawiać z kumplami. No jest to bardzo dobre miejsce do zrelaksowania się przed lekcjami. W Hadesie? Najlepsze miejsce na świecie. Dobrze wypełnia wolny czas dla uczniów. O, to jest... o, właśnie idziemy do niego. Najważniejszymi postaciami w tej szkole myślę, że są starsi profesorowie, jak dyrektor, zastępca dyrektora. No i to są właśnie główne postacie, myślę, w tej szkole. No zapewne jeden z nauczycieli. No pan Krzysztofik. Nie, Jan Krzysztofik oczywiście. No oczywiście pan profesor Jan Krzysztofik. No oczywiście pan profesor Jan Krzysztofik. Oczywiście pan Krzysztofik od chemii, no. To bo jest najpopularniejsza, no właśnie. Nie wiem, może pan Krzysztofik? Bardzo popularny. Ten, który mnie tutaj zaciągnął. To wiadomo, że Krzysztofik, profesor Krzysztofik. Krzysztofik, Jan Krzysztofik. No oczywiście pan Krzysztofik, to chyba nie ulega wątpliwości. Również pani Pejda, jeżeli chodzi o nauczycieli, pani Żebrowska,
uczniowie to raczej nie jest szkoła typu amerykańskich seriali, więc trudno powiedzieć. Najbarwniejszą postacią w tej szkole jest oczywiście Sylwester Gacioch, najbarwniej się ubiera. Najpopularniejszą jest nasz nauczyciel. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss, people. Thank you.